Michał Adamczyk, witam Państwa i zapraszam na specjalne wydanie wiadomości w całości poświęcone wydarzeniom przed Sejmem. Tam trwają starcia między demonstrującymi górnikami a policją. Są ranni. Na razie nie wiemy, ile osób odniosło obrażenia. Górnicy, a przyjechało ich do Warszawy według najnowszych informacji około 8 tysięcy, gdy dowiedzieli się, że ich sprawa, czyli przywrócenia przywilejów emerytalnych, nie zostanie załatwiona natychmiast. Rozwścieczeni najpierw przewrócili barierki, a później zaatakowali policjantów oddzielających ich od Sejmu. W stronę policji poleciały kamienie i petardy. Policja odpowiedziała gazem i armatką wodną. Gaz łzawiący przedostał się do budynku Sejmu. A my łączymy się z naszym reporterem Jarosławem Olesiem, który od rana przygląda się górniczej manifestacji od kilkudziesięciu minut ulicznym zamieszkom. Organizatorzy demonstracji zapowiadali, że będzie ona pokojowa i spokojna. Wiemy już, że jest inaczej. Powiedz, czy policji udało się opanować sytuację? Tak, Michale, przynajmniej tu pod Sejmem sytuacja jest opanowana, natomiast cały krajobraz przypomina przejście tornada, co najmniej tornada. Nikt nie wie na dobrą sprawę, co sprowokowało górników, bo rzeczywiście to oni pierwsi rzucili kamienie w kierunku policjantów. Prawdopodobnie, jak tutaj mi powiedziano, jakieś niepokoje czy niesnaski wewnątrz jakiejś grupy górników i oni, ci górnicy, ruszyli na policjantów. Policja musiała użyć armatki wodnej i gazu pieprzowego, zresztą tutaj wszyscy mrużymy oczy. Tego gazu jest tu w powietrzu jeszcze sporo. Policji udało się opanować tu przed Sejmem całkowicie już sytuację. Teraz jednak część protestujących, manifestujących górników rozpierzchła się na okoliczne, na pobliskie ulice i tam też policjanci podążyli za nimi, próbując przywrócić porządek. Ja chciałbym pokazać to, czym rzucali, zaznaczam, niektórzy górnicy, bo oczywiście większość stała spokojnie i większość nie atakowała policjantów. Natomiast to są śruby, które poleciały w kierunku policjantów. Poleciały także kamienie, poleciały drągi. Z tego, co nieoficjalnie tutaj mi powiedziano, sześciu policjantów jest rannych, z tego czterech bardzo poważnie. Przed chwilą karetki zabrały ostatniego z nich do szpitala. Ilu jest rannych po stronie górników, tego nie wiemy. Wiemy, że kilku górników na pewno. Mimo tego, że jeszcze o 12.30 właściwie nic nie zapowiadało, że ta manifestacja przybierze aż taki dramatyczny przebieg. Liderzy związkowi apelowali wcześniej, że gdy w Sejmie toczą się obrady komisji, która właśnie pracuje nad tym, aby ten projekt, o który upominają się górnicy, nabrał takiego kompromisowego wyrazu, udawało się im do 12.30 zapanować nad tym tłumem. Potem niestety emocje puściły, zaznaczam, rzeczywiście większość świadków, z którymi rozmawiałem, potwierdza, że to górnicy pierwsi sprowokowali policjantów tutaj do działania, a ci odpowiedzieli w sposób zdecydowany. Jarku, przypomnę teraz najnowszy komunikat policji. Sześciu rannych policjantów, w tym jeden ciężko, to straty po stronie policji. Nie wiemy, ilu jest rannych górników, ilu rannych demonstrujących. Te informacje będą do nas napływać. Ty obserwujesz tę manifestację od samego początku i niemal od samego początku widać było agresywne nastawienie części, podkreślimy tutaj słowo, części demonstrujących, i ta agresja była skierowana nie tylko w stronę policji. Tak, Michale, już rano, gdy na Torwar zjeżdżały autobusy z górnikami, niektórzy z nich zachowywali się w sposób prowokujący. No, obrażano dziennikarzy, obrażano eskortujących ich policjantów. Zaznaczam, nie wszyscy i tylko nieliczni górnicy tak się zachowywali. Reszta była karna, reszta wiedziała, że przyjechała tutaj upomnieć się o swoje, czy manifestować w taki pokojowy sposób. No niestety w każdej grupie zdarzają się osoby, nad którymi nie zapanowali liderzy związkowi i te osoby niestety tutaj sprowokowały całe to zajście. Nie można powiedzieć, że sytuacja jeszcze całkowicie tutaj została opanowana. Jak przed chwilą mówiłem, nadal jeszcze policja zaprowadza porządek na pobliskich ulicach. Prawdopodobnie część miasta, tutaj ulice wokół stadionu warszawskiej Legii, Sejmu czy Placu Trzech Krzyży, te ulice mogą być jeszcze zablokowane przez policjantów, którzy właśnie przywracają porządek. Także warszawiacy, którzy będą poruszać się tutaj w centrum miasta, czy przynajmniej tutaj w tym rejonie Sejmu i Placu Trzech Krzyży, muszą uważać, bo być może nie będą mogli przejechać ulicami, na których policja teraz przywraca porządek. Jarosław Oleś, bardzo Ci dziękuję za relację. Jeszcze informacja z ostatniej chwili, dokładnie sprzed 5 minut. Po starciach górników z policją kilkanaście osób leży na chodniku i jezdni przed Sejmem. Na miejscu jest 6 karetek pogotowia. Lekarze i pielęgniarki opatrują rannych. Jedna z osób wygląda na nieprzytomną i jest reanimowana. Więcej szczegółów w naszym kolejnym wydaniu o godzinie 15.
Thank you.